Wczoraj byliśmy świadkami Państwa wczoraj. Byliśmy świadkami w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie. Pruszków już słynie chyba z tego. Dzisiaj, także wczoraj słyszeliśmy przyrzeczenie. Chciałbym, żebyśmy się modlili o nich i ich małżeństwo, żeby zostało zabezpieczone również naszą wiarą. Ojcze, dziękujemy Ci za nich. Ojcze, dziękujemy Ci za Rafała i za Martę. Dziękujemy Ci, że oni najpierw znaleźli Ciebie, a potem siebie nawzajem. Ojcze, my w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, błogosławimy ten związek. Ojcze, w imieniu Jezusa ustanawiamy, że żadna moc ciemności nie będzie mogła dostać się do tego małżeństwa. Ojcze, w imieniu Jezusa otaczamy krwią Jezusa to małżeństwo. Otaczamy krwią Jezusa ich duszę i ciała, ich relacje, ich pieniądze, ich miejsce pracy, ich dom, wszystko, co posiadają. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad ich dziećmi. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że ich dzieci będą nie tylko święte, ale będą przykładem dla innych i będą szerzyły Królestwo Boże. Nie będą chorować, nie będą miały żadnych złych przygód w życiu. Ojcze, my autorytetem Kościoła ogłaszamy, że to małżeństwo będzie zawsze pełne miłości, że będą dla siebie przyjaciółmi, że będą dla siebie pomocą, że będą dla siebie ludźmi, którzy mogą na siebie zawsze liczyć. Ojcze, błogosławimy ich życie seksualne. Dziękujemy Ci, Ojcze, że ich życie seksualne będzie spójne u tego małżeństwa. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że oni nie tylko będą szczęśliwi, ale przez to małżeństwo wielu ludzi przyjdzie do Ciebie, Jezus, i doświadczy Twojej obecności i Twojej mocy. Ojcze, chcemy, abyś posłużył się tym małżeństwem, abyś użył tego małżeństwa do swoich celów, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że ich życie będzie wzorem dla wielu. My zabezpieczamy ich naszą wiarą i ogłaszamy, że zły nie może ich tknąć. Amen. Amen. I uczcimy ich. Uczcimy ich. Thank you.
Oczyszczeni z Bogiem, oczyszczeni z Nim.
Ha ha ha.